Morowskiego, posłać go do celi. Pytają mnie, czy słyszę już ten skowyt od Berlina po Alaskę, że w Polsce jest dyktatura i że cała Unia Europejska wypowiada się przeciwko Polsce, a nawet cały cywilizowany świat. To nie jest takie proste, mówią do mnie. To jest coś, co trzeba mieć świadomość, otworzy kolejnych 20 frontów, a tych frontów otwartych jest dziś chyba ze 100. Innymi słowy, tłumaczą mi, że jest zasada krótkiej kobry. Nie da się wszystkiego zrobić naraz. I tym mi tłumaczą, że tego typu sprawy nie są podejmowane. Bo gdyby wziął się za sprawę Andrzeja Lepera, no to trzeba by dojść do bardzo trudnych sytuacji dotyczących Tuska i Pawlaka. Leper zginął dlatego, że zdobył materiały dotyczące gazowego przekrętu stulecia. Nagrania z udziałem tych dwóch osób. Gdzieś tam w tle są bardzo poważne kłopoty Tuska i Pawlaka. Karne kłopoty. Gdyby tak się przyjrzeć, wcale się nie trzeba za mocno przyglądać Komorowskiemu, no to jest, jak Państwu powiedziałem, miejsce na niejeden proces. I to pewnie skazujący, choć nie jestem sądem, ale to co wiem, to, a pewnie nie wiem wszystkiego, to wystarczy na niejeden proces. Z jakichś powodów nie jest odtajniany aneks. Jarosław Kaczyński ostatnio powiedział, no cóż, ja zapoznałem się z tym aneksem i uważam, że nie powinna to na razie znać opinia publiczna. Mówiąc szczerze, mnie to troszkę rozczarowało, bo ja od Jarosława Kaczyńskiego oczekiwałem czegoś innego. Nawet nie to, że aneks będzie ujawniony, ale gdyby polityk, którego cenię, szanuję i ufam jak nikogo innego, żadnego innego polityka, powiedział coś takiego, przeczytałem ten aneks, znam go, uważam, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego albo cokolwiek innego, co by wytłumaczyło, jakoś by uzasadnił nam wszystkim. To myślę, że nie jeden by to zrozumiał i by przestał dopytywać o ten aneks. Natomiast takie wytłumaczenie przeczytałem i uważam, że inni nie muszą. To nie jest tłumaczenie, to jest troszkę tak postawienie do kąta jak dzieci. Ja wiem, wy nie musicie. Ja wiem i wiem, że to jest niebezpieczne dla naszego kraju, że ta wiedza na razie nie powinna być ujawniona. Nie wszystko powinno być ujawnione. Ta wiedza akurat w takim czy innym względu powinna być tajna. Wierzcie mi, wiem co mówię, tak? Nie jeden by zaufał i by przestał to dopytywać. Brakuje mi moim zdaniem takiego przekazu, takiego właśnie dobrego języka, którym ludziom by coś wytłumaczono. Pytanie o dokumenty. To jest mniej więcej pytanie o to, o czym tutaj mówię. Czy na którymś etapie z jednej strony ci, którzy mają moc zająć się takimi sprawami, poczułem się na tyle silni, by się nimi zająć, a z drugiej strony, czy uznają, że to rzeczywiście przyniesie zysk polityczny. Bo ja zakładam, że jeżeli dzisiaj do Jarosława Kaczyńskiego, jak słyszę ja i słyszał ksiądz Małkowski, który rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o przywróceniu śledztwa prokuratorowi Witkowskiemu, jeżeli dziś docierają różni ludzie z hierarchii kościelnej, którzy mówią Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie wolno dotykać tej sprawy przynajmniej do zakończenia procesu kanonizacyjnego księdza Popiełuszki, bo to może zaszkodzić procesowi kanonizacyjnemu, to ja rozumiem, że myślenie Jarosława Kaczyńskiego może być takie. Ja nie wiem, czy takie jest, ale zakładam, że takie może być. No dobrze, przywrócę to śledztwo Witkowskiemu i rzeczywiście może to zatrzymać czy zaburzyć proces kanonizacyjny i na mnie, być może część Kościoła, obarczy mnie za to odpowiedzialnością, tak? A jest tyle otwartych frontów i jeszcze tu mi potrzebny jeszcze jeden. To może rzeczywiście niech najpierw będzie ta kanonizacja księdza Popiełuszki, a potem niech Witkowski skończy swoje śledztwo. To by było myślenie dobre, gdybyśmy wiedzieli, kiedy kanonizacja będzie. Jeżeli będzie za rok czy dwa, no to dobrze, ale jak się tak odwlecze o 5 lat albo 10, no to już jest kłopot. Bo być może już nie będzie Witkowskiego, nie będzie świadków, nie będzie wielu innych rzeczy i możemy po prostu nie zdążyć poznać tej prawdy. I wtedy ona przejdzie z ojca na syna, z syna na wnuka i gdzieś może dopiero za parę pokoleń ta prawda będzie pokazana. Więc to są wszystko bardzo trudne rzeczy. Ja nie zazdroszczę politykom. Próbuję ich zrozumieć. Nie tylko krytykować na zasadzie nie chcę, to znaczy, że są źli. Próbuję zrozumieć. Aczkolwiek tak po ludzku no coś się burzy, tak? Bo chciałoby się, żeby ta prawda wyszła jako czerwka spod kurtki i żebyśmy mogli ją poznać od razu. Wracając do pytania, które padło odnośnie dokumentów, no cóż, nie wiem tego, nie wiem tego. Podobnie jak nie wiem, czy będzie decyzja o przywróceniu śledztwa dotyczącego śmierci Andrzeja Lepera,
czy Andrzej Witkowski otrzyma swoje śledztwo do dokończenia, czy za rok lub dwa poznawany w aeroportu WSI. Ja, proszę Państwa, uwierzyłem w coś takiego, że być na dobrej drodze to jest już sama samo bycie na dobrej drodze jest wartością samą w sobie. Oczywiście dążyć do celu było czymś wspaniałym, ale ja nie wiem, czy do celu dojdziemy. Natomiast wytrwale dążenie do tego celu, już samo to jest dla mnie jakąś wartością. Bycie na dobrej drodze uważam za, przynajmniej wierzę w to, że to jest dobra droga, za szczęście, po prostu szczęście, że to jest pewnego rodzaju radość, więc na pewno na tej drodze nie ustaniemy, będziemy domagać się w jakiś sposób przekonywać, może nawet naciskać, żeby te sprawy były ujawniane. Powstaje kolejna petycja dotycząca, ksiądz Małkowski się zobowiązał, że jak pisze 100 tysięcy osób, a na razie podpisało 15 w internecie, to on weźmie tę petycję ze 100 tysiącami i pójdzie jeszcze raz do swojego przyjaciela i powie, no nie możesz tego zlekceważyć, ale niech najpierw podpisze te 100 tysięcy osób, czyli do Jarosława Kaczyńskiego, tak? Na razie jest w internecie 15 tysięcy. Jak Państwo uznacie, że warto poprzeć tę petycję, bardzo o to proszę. Tak samo zobaczymy, czy te sprawy, o których tu Państwu mówię, bezwzględnie powinny być dokończone, czy i ewentualnie kiedy będą dokończone. My z Tomkiem Budzyńskim rysujemy tło, a decydenci powinni to tło wypełnić szczegółami. Mam nadzieję, że to zrobią. Tak, powoli nasz czas. A tam jest jeszcze jedno pytanie. Myślę, że to ostatnie. Jeszcze można pytanie? Tak. Jest Pan dziennikarzem, pisarzem. Celebruje Pan słowo i wszyscy jesteśmy za to wdzięczni. Za tą celebracją idzie głęboki namysł i świadectwo życia. Dzisiejsza kultura jest kulturą obrazkową i słowo bardzo sobie cenimy, ono dociera gdzieś tam do nas, ale gdyby, może jeszcze inaczej, czy myślał Pan, żeby zostać scenarzystą filmowym? I te książki, ten obraz, myślę, że to nie jest takie łatwe oczywiście, pytanie jest raczej natury ogólne, ale czy jest szansa, żeby o którejś z tych postaci, o którejś z tych książek, żeby zobaczyć film, który bardziej być może poruszy, przemówi no, naszych obywateli, rodaków? Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. To było jedno z moich marzeń. Ja w 2008 roku udało mi się doprowadzić do podpisania umowy z Agencją Filmową i Telewizji Polskiej. 12 maja 2008 roku dyrektor Agencji Filmowej i Telewizji Polskiej Sławomir Jóźwik podpisał ze mną umowę na napisanie pierwszego scenariusza dotyczącego nieznanych wątków życia i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To miało być 10 odcinków po 45 minut. Według takiej konwencji, gdzie na początku występują prawdziwi bohaterowie wydarzeń i mówią, dzisiaj zobaczycie Państwo prawdę, a potem prawdziwe sceny odgrywają aktorzy, a na końcu znowu prawdziwi bohaterowie mówią, tak było. Taki troszkę film w konwencji tego amerykańskiego serialu Kampania Braci, gdzie znowu na początku starzy żołnierze, dziś starzy ludzie mówią o tym, co się w tym odcinku wydarzy, prawdziwe elementy walk z II wojny światowej i na końcu znowu wychodzą i mówią, to co zobaczyliście jest prawdą. Według mniej więcej tej konwencji, to miałoby 10 odcinków po 45 minut, Andrzej Łupański, prezes Telewizji Polskiej, nazwał to wtedy oglądem flagowym Telewizji Polskiej, ale to było 12 maja, to było spełnienie jednego z moich zawodowych marzeń. Ja wiele lat starałem się, by doprowadzić do tego projektu. No cóż, następnego dnia to moje marzenie zamieniło się w proch i pył, bo 13 maja, dzień po tym, jak podpisałem umowę z Agencją Filmową Telewizji Polskiej, założono mi na ręce kajdanki i zobaczyłem, jak łatwo w Polsce zostaje się przestępcą. I przez następne wiele lat, przez 3 lata praktycznie byłem na klęczkach, no bo chodziłem tylko od prokuratora do prokuratora, od sądu do sądu. Potem powolutku zacząłem stawać z kolan, no i to był ten czas, kiedy zacząłem się też pojawiać u Państwa z kolejnymi książkami. Kończyć jakoś te swoje procesy, co było bardzo trudnym, żmudnym etapem. Jeden zresztą jeszcze się tli z pomówienia Lichockiego, a to jest jak wiem po pożarze, już się tym tak naprawdę nie przejmuję. Wszystko co istotne, można powiedzieć za mną, 20 ponad procesów cywilnych i 3 karne, wszystkie wygrane.
Więc tak naprawdę to jest już, tak jakby człowiek biegł na stadion, pomaga to, że zostało 195 metrów do przebiegnięcia. Ale już do tego projektu, do pomysłu pisania scenariuszy nie wróciłem, no bo oczywiście scenariusz można napisać, natomiast musiałaby stać za tym jakaś struktura. Jeżeli ja z Tomkiem Budzyńskim, czy jeszcze z grupą ludzi, którzy nas wspierają, piszemy książkę, to wiemy mniej więcej, mierzymy siłę na zamiary. Żeby zrobić scenariusz, to trzeba by mieć jakąś wizję, co potem z tym scenariuszem się stanie. Bo rzeczywiście jest tak, jak słusznie Pan zwrócił uwagę, że jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. I że generalnie to jest to, do czego ja nawiązuję do tej wypowiedzi z początku, tak? O tych skrótach myślowych, które mamy w głowie. Wysoka cena, wysoka jakość, co oczywiście jest kłamstwem, bo wcale tak nie musi być, tak samo jak niska cena, niska jakość. To obowiązuje nawet dalej. Państwo może nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Badania były robione pokazujące, do jakiego stopnia te skróty idą. Na przykład do tego, że ładnym ludziom przypisywane są ładne cechy, a brzydkim brzydkie, co oczywiście jest kłamstwem, tak? Bo może być, często dokładnie jest, absolutnie odwrotnie. Ale tak często jest. Patrzymy na człowieka, który w naszej kulturze uważany jest za ładnego, no to od razu myślimy, że on jest w środku też ładny. Takie skróty myślowe, fałszywe. Więc oczywiście jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. Cały świat dzisiaj jest społecznością obrazkową. I na pewno filmem można by, dobrym filmem można by dotknąć do takiej istoty. Tylko, że no, trzeba na coś takiego potężnych pieniędzy. Innymi słowy, musiałaby być jakaś struktura, która by chciała, aby coś takiego powstało. Być może taką strukturą powinna być Telewizja Polska, ale ja tam nie mam wejścia. W Telewizji Polskiej ja się pojawiam, no ja nie wiszę u klamki Kurskiego. Jak mówię, to nie jest człowiek, od którego ja bym kupił samochód. Jacka Kurskiego nie cenię. Uważam, że jest śliski jak wąż. Parę razy miałem okazję, by mu to powiedzieć prosto w oczy. No, staram się żyć tak jak ksiądz Małkowski. To może nie jest praktyczne, ale tak po prostu jest, tak? Na początku, kiedy zmieniła się opcja polityczna, miałem propozycję prowadzenia jednego programu śledczego, ale człowiek, który mi proponował, pierwszy szef TVP Info, szybko stracił to stanowisko. Machnąłem na to ręką, pomyślałem, może to jest jakiś znak, po prostu trzeba robić swoje. Człowiek nie może być świecą, lampą, gwiazdą na niebie, może być, to nie będzie przynajmniej lampą w jakimś tam małym aspekcie. Natomiast gdyby się pojawiła jakaś struktura, która byłaby gotowa na realizację takiego filmu, no to jest inna rzeczywistość. Napisanie scenariusza to jest kilka miesięcy, to nie jest jakieś zadanie ponad siły. Natomiast no, trzeba by mieć wizję, co dalej z tym scenariuszem, jaki będzie jego los. Więc no, póki co to raczej się skupiamy na książkach, bo na ten najbliższy rok no, chcielibyśmy dokończyć serię tych niebezpiecznych związków. To chyba będzie ostatnia z tego gatunku, niebezpieczne związki Donalda Tuska. Mamy bardzo dużo zebranego materiału na listopad przyszłego roku o... To chyba wielotomowe. No, będzie to gruba książka, bo ona pokaże agenturę niemiecką w Polsce. Tyle mogę powiedzieć. Myślę, że Donald Tusk będzie z tej książki tak samo zadowolony, jak był Bronisław Komorowski z tej osoby. No, ale to jest listopad przyszłego roku, więc nie wiadomo, że... I zapadnie taka niezręczna cisza. Pytanie z sali, czy pan się nie boi? Nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że człowiek nie odczuwa jakiegoś tam strachu. To jest może coś takiego jak... Ja to zresztą chyba mówiłem już Bydgoszczy, bo będąc 6 razy... Przypominam, że takie pytanie już padało, ale to odpowiem, bo przecież nie zawsze spotykamy się w tym samym gronie. To nie jest tak, że człowiek się nie boi. Natomiast jest rzeczywiście tak, że
jak się dotknie jakiejś tam granicy, to człowiek odkrywa, że jest taka granica, po której się spokój zaczyna. I oczywiście budzi się często z plecakiem pełnym kamieni i zasypia z tym plecakiem. I jest obawa. Natomiast ja mam takie przekonanie, przeświadczenie, że jeżeli wyszedłem z tak beznadziejnych sytuacji, jeżeli realnie rzecz biorąc, mając takich przeciwników, nie powinno mnie tu dzisiaj być, tylko powinien być we Wronkach albo na Białołęce. Nie dlatego, że coś złego zrobiłem, tylko dlatego, że miałem przeciwko sobie Komorowskiego, Bondarnika, WSI i Bóg wie jeszcze jakich chłopców, bo ich naprawdę wielu, starczyłoby na 100 takich jak ja. A jednak jakimś cudem tu jestem, tak? Po wygranych procesach. Wierzę, że to jest siła modlitwy, to nie jest żadna moja zasługa. Wiele osób mówiło mi na wielu spotkaniach przez te wszystkie lata, że się za mną modli. Całe klasztory, na przykład Nazaretanki na Czerniakowskiej, modliły się za mnie codziennie, w wielu innych miejscach. Dawano mi sygnały, mówiono, że tak jest. Ja naprawdę czułem tę modlitwę, czułem siłę tej modlitwy. Wierzę, że to, że tu przed Państwem mogę być, to jest wymodlone. To nie jest moje zwycięstwo, to jest wymodlone. Ani ja, ani nikt z Państwa nie wygrałby takiej walki. To jest wymodlone. Wierzę, że jesteśmy właśnie na dobrej drodze, że to jest droga, dostajemy sygnały z Tomkiem Budzyńskim, wciąż wielu ludziom potrzebna. Staramy się na tej drodze wytrwać. Liczymy też na to, że ci, którzy nie zniknęli, oni są w tej rzeczywistości, może nie mają dzisiaj takiej władzy jak kiedyś, ale są. Ich agentura jest, ich pieniądze są, te zagrabione miliardy, ich wpływy są. Oni mają świadomość, to co ja zapewne tu już mówiłem, że gdyby spadło mi na głowę cegła w drabianym kościele na głowę, to te moje książki, które Bogu dziękować, no cieszą się zainteresowaniem czytelników, ale z całą pewnością, gdyby coś takiego się stało, to cieszyłyby się wielokrotnie większym zainteresowaniem, sięgnęliby po nim, może nawet ci, którzy nigdy w innym wypadku po te książki nie sięgną, bo by zastanowiło ich, co ten człowiek pisał, że spotkał go taki los. Innymi słowy, jakaś taka moja przypadłość dziwna byłaby najlepszą reklamą moich książek, a mam wrażenie, że wielu ludzi wolałoby, żeby tej reklamy nie było. Innymi słowy, będąc okutym w taką zbroję takiego wytłumaczenia sobie tej sytuacji, no robimy z Tomkiem to, co uznaliśmy, że zrobić trzeba. Obaj mamy bardzo trudne przejście za sobą. I takie przekonanie, że nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. No i robimy swoje po prostu. Tak więc ja myślę, że to, co Pan tutaj powiedział odnośnie pewnej granicy. Do pewnej granicy człowiek się boi, ja może w o wiele mniejszym stopniu, ale gdzieś tam tego doświadczyłem, kiedy z osoby, która nie interesowała się niczym, przeszedłem przez taki jakby poziom strachu o siebie, o swoją rodzinę. Gdzieś, kiedy się człowiek wzniesie ponad to i kiedy sobie pomyśli, że bardziej powinien się bać o to, o tych, którzy mogą zabić duszę, jeśli ciało, to człowiek przestaje się bać i zacznie robić to, co powinien. Dałem kiedyś taki film dokumentalny z żołnierzem z 1939 roku, który pytany właśnie o strach, starszy człowiek już w momencie udzielania tego wywiadu, ale przypominał sobie, jak był młodym mężczyzną, to opowiadał to tak, że jak był w tym okopie i był rozkaz bagnet na broń, trzeba wyjść, no to każdy wtulony w ten okop, przytulony, no bo wie, że jak wyjdzie, to za sekundę może nie żyć. Ale jak już wyszedł z tego okopu, no to już po prostu szedł do przodu. Gdzieś ten strach zostawał w tym okopie i się szło po prostu do przodu. No to może nie ta sytuacja, bo to zupełnie inny poziom zagrożenia, nieporównywalny, mój z tamtym, ale mechanizm jest w jakiejś mierze podobny. Jak już człowiek wyjdzie ze swojego okopu, no to już po prostu idzie. Ten strach gdzieś tam zostaje się ze sobą. Czego i Państwu życzę, żebyśmy każdy z nas potrafił wyjść z tego okopu i iść naprzód w rozwoju swojego życia, tak jak Pan Wojciech Sobuliński. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Proszę o krótkie modlitwie,
pastor w szpitalu księdza Małkowskiego. Ja mogę ze swojej strony miałem osobiście możliwość poznania księdza Małkowskiego, kiedy to w ramach zjazdu Solidarnej w 2010-2012 roku, kiedy to byliśmy rozbijani od wewnątrz, kiedy to Ewa Stankiewicz nie wiedziała, co robić, kiedy różnego typu pomysły się rodziły, padło hasło, dzwonimy po księdza. I proszę Państwa, ksiądz Małkowski, ja wtedy nie wiedziałem, kim on jest, wszedł ksiądz, za którym wszedł spokój, za którym wszedł Boży Duch. I wszystkie emocje opadły, a wszystko tak jak tutaj Pan Wojciech stwierdził, jak się trzyma prawdy, to nagle wszystko staje się jasne. Tak więc pomódlmy się w intencji zdrowia księdza pod Twoją obronę. Dziękuję się święta. Spotkanie. Podziękujmy Panu Bogu i całej Świętej Trójcy. Chwała Ojcu i Syna, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Na jeszcze dosłownie pół minuty proszę, abyśmy usiedli. To tak, przed wyruszeniem dalszą drogę. Podam mikrofon do tego, co przed chwilą powiedział Pan Wojciech na temat modlitwy za niego. Poproszę o kilka słów. Bo może nie mamy ogólnej świadomości, w jakim dniu dzisiaj żyjemy. A bardzo ważnym, panią Paulinę Kilianowską, która jest z Klubem Prądy bardzo związana. Spotkania związane z filmami, które w Heliosie wyświetlaliśmy i były spotkania z reżyserami. Była osobą prowadzącą, teraz nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Na ostatnim spotkaniu, 16 października, spotkaliśmy się w kinie Helios, oglądaliśmy film Dwie Korony o półwariacie niepokalanej, czyli Maksymilianie Kolbe. On sam tak o sobie zwykł mówić. I rozdawaliśmy cudowne medaliki, bo to broń w dzisiejszej walce, jaka się toczy w rodzinach, w naszym kraju, na świecie. Kiedy ksiądz powiedział, że następne spotkanie jest 27 listopada, to Panie Wojciechu, to jest niesamowite, bo to nie jest przypadek, bo dzisiaj jest Dzień Matki Bożej, wspomnienie niepokalanej, objawiającej cudowny medalik. Ona 187 lat temu objawiła się świętej Katarzynie Labourie i powiedziała, żeby wybić taki medal na obraz tego, co święta Katarzyna widzi. Święta Katarzyna do dziś, jej ciało leży nierozłożone w centrum Paryża, w sanktuarium, gdzie Matka Boża się objawiła. Do dziś wygląda, jakby dopiero co zasnęła, a 150 lat temu umarła. Ten medalik został nazwany i Watykan pozwolił nazywać go cudownym medalikiem, dlatego że tak wiele łask spłynęło na ludzi za pośrednictwem tego medalika noszonego na szyi, tak wiele, że tego nie sposób w ogóle opisać. I Matka Boża zresztą je obiecała i powiedziała, że kto będzie z wiarą nosił, to będzie cudowny medalik nosił z wiarą na szyi, tego ona ochroni i w pokoju przeprowadzi przez wszystkie niebezpieczeństwa w życiu i dowiedzie do szczęśliwości. Więc w związku z tym nie mogliśmy nie wykorzystać tej okazji i będziemy stali przy wyjściu, będziemy stały z córką. Będziemy miały te medaliki w takiej wersji, dlatego kto jeszcze nie wie o nim, z taką informacją. A kto wie, będziemy miały te medaliki tak samodzielnie do wzięcia. Proszę brać dla siebie, proszę sobie dzisiaj można wygooglować, przeczytać o cudownym medaliku. Zapraszamy do tego, żeby dawać go po prostu jako oręż w tej walce, którą toczymy, która jest niewidoczna, która jest podstawowa, najważniejsza i która później jakby decyduje o tym, co się dzieje właśnie z nami, z naszymi rodzinami, z naszym krajem, z całym światem. Także serdecznie zapraszam i modlitwa, która jest w otoku. Matka Boża zawsze prosiła, żeby ją odmawiać. O Maryjo bez grzechu poczęta.
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Serdecznie zapraszamy, będziemy stały przy wejściu. Ta modlitwa, ten medalik nosiła przy sobie w dużych ilościach Matka Teresa z Kalkuty, nasza patronka wiatrakowa. Jak chodziła sobie po różnych miejscach na świecie i gdy widziała, że na przykład to miejsce, ten dom był bardzo dobry na przytulisko i w tym domu dobrze, gdyby ci najbiedniejsi dzięki niej i jej współsiostrom mogły tu być, to nabrała medalik i wrzucała za ogrodzenie, żeby dalej Matka Boża robiła swoje. I po jakimś czasie ten dom już był jej. I takich miejsc na świecie jest mnóstwo. Jeżeli jest jakaś sprawa, która wydaje się trudna i żeby była załatwiona, to warto ten medalik wziąć. Z kimś nie idzie nam dogadanie się, porozumienie, pojednanie. To warto jej użyć i z jej pomocą spróbować jeszcze raz, jeszcze mocniej. Jest godzina apelu Jasnogórskiego tam na Jasnej Górze, Maryi, nasze Polski, nie tylko sprawy papieża, który pielgrzymuje, są zawierzane, więc my, Pana Wojciecha, jego posługiwanie, te ważne, trudne sprawy, tak wiele, które ich tu poruszył, chcielibyśmy jej powierzyć, jak tylko potrafimy najpiękniej, a na to wydarzenie 30 stycznia Państwa i przez Was tych, których tylko przez Was można zaprosić. Bardzo serdecznie zapraszam. A my teraz zawołajmy do tej, która nam króluje. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Tak, Wojciech, synu Józefa.